revolution, I suppose. But anyway, here I am, whoa. Waking in, waking up, checking out open bus. This is it, the apocalypse, whoa. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, to zagrałem w Gothic 3 z dodatkami, witajcie w kolejnym odcinku i dziś ruszamy sobie potwierać skrzyneczki, będzie opening skrzynek, yeah, może dropnie jakaś kosa, ha, ha, ha. Nie, żartuję, nie będzie żadnych kos. Moi drodzy, dzisiaj lecimy potwierać sobie skrzyneczki, będą to skrzyneczki stare oczywiście, ponieważ wielu z was chciało zobaczyć jak sobie je otwieram, przygotowałem sobie mapę ze skrzynkami, i będę leciał po prostu po kolei skrzynki, bo nie wiem, które zebrałem już po prostu. Zaraz berwiesz. Nie, chcę zginąć, więc lepiej nie zaczynać. I moi drodzy, pierwsza ze skrzynek jest podobno w Ardei. Mógłbym tutaj pomóc troszeczkę, mimo wszystko będą mi przeszkadzać. Trochę się boję, że mi aż nie, dobra, na szczęście nie będą aż tak bardzo przeszkadzać. Podobno pierwsza skrzyneczka powinna być gdzieś tutaj. Znaczy pewnie nie ma jej u Kowala, bo u Kowala to nie było w ogóle skrzynek prawie. Więc pewnie nie tutaj. Och, i ta piękna muzyka gotikowa. Możliwe, że będzie tutaj w... Tutaj, w tym. To są kuferki, które już obgrabiłem. Gdzieś podobno w Ardei, ale gdzie tego nie wiem. Podobno powinno być. A nie wydaje mi się, żebym ja brał w ogóle skrzyneczkę jakąkolwiek. Tutaj jest coś? Nie, to jest pulpit, który chyba już przeczytałem. A sprawdźmy, z ciekawości. Po pierwszej wielkiej wojnie, widzicie, to mnie nie było. Orkowie władali Myrtaną. Ludzie byli ich niewolnikami, ale wojownicy byli ich gladiatorami. Dobra, prastara wiedza plus 3 jeszcze. Szaleństwo, dobra. Czy nie ma tu żadnych skrzynek poza tymi kuferkami? Nie. Okej, to gdzie może być stara skrzynia w takim razie? Nie wiem, ale widzę, że mam pomnik Innosa. I ciekawe jestem, jak Innos zareaguje na to, że... Jestem nie, po stronie A. Nie. Będzie nie, nie będzie się modlił do Innosa. Jest na tyle zły, że nie będzie. Według tego, co skrzyneczka mi mówi, to powinno być po tej stronie Wiochy. Ale tu nic ciekawego nie ma. Możliwe, że jest u Wiochy tego, Koksa. Że tutaj jest stara jakaś skrzynka. W ogóle jakieś skrzynki tu były? Matko, czekajcie, to jest jakiś pulpit, może też go nie przeczytałem. Czy już to wiesz, Beci? A, nieciekawe. No, no, słaba lektura, nieciekawe, 2 na 10. Teraz co oni tutaj robią? Serio, cała wioska się rzuciła na jednego biednego orka. Zwiadowco, pozwól, że ci pomogę. Po prostu, bo cię wykończą. Hehehehe, ale mu dokopałem, no ciekawe. Się rzuciła cała wioska na jednego gościa. To nie było fair. Okej, nie wiem dlaczego, ale nie widzę tu żadnej skrzynki. W ogóle coś ta mapa chyba kłamie znowu. Kolejna mapa, która kłamie. Ile można? Coś ciekawego? Nie ciekawe, oczywiście. Dobra, czyli super, nie mogę znaleźć skrzynki. O, cześć laska. Jakiś lachoń się tu pcha do łóżka. Dobra, nic ciekawego, naprawdę. Nie ma tu żadnej skrzynki. Dobra, wywalone, lecimy do kolejnego. W Cape Dan, skrzyneczka już chyba zdobyta. Wiem, że w Gocie są dwie. W sumie można skoczyć do Goty, bo w Gocie nie wydaje mi się, żebym zbierał zbyt wiele. Czekajcie, magiczne tamburino. Co jest? No właśnie. Gota na G. Czekajcie. Ktoś mi chce łeb urywać. Znowu jakiś ork. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy do Goty, żeby sprawdzić. Kurde, nie wydaje mi się, żebym wrócił jakąś ciężką skrzynię. Nawet nie, no mam napisane, że to są... jakie ciężkie skrzynie? Chwila, what? Co? Gdzie ja się teleportowałem? Czy się teleportowałem do Geldern? Chciałem do Goty. Gdzie jest teleport do Goty? Czekajcie. Ja nie mam takiego... magicznego tampuryna? O kurde, niemożliwe. Nie mam do Goty? No powinno być pod G, tak? Jest Geldern tylko. O Boże, naprawdę nie ma. Nie mam do Goty teleportera? No Xardasa jest fajnie. Xardasa w sobie mógłbym pójść wykończyć. Ale nie będę tego robił. Nie chcę jednak zginąć. Dobra, to do Goty. W sumie Montera jest blisko, albo do Faring można iść. Dobra, chodźmy do Faring w takim razie. Czy w Faring jest magiczna skrzynia? Nie ma. Albo już zebrana. Nie, chyba nie ma. Dobra, chodźmy do Goty. Bo w Gocie nie wydaje mi się, żebym znajdował jakąś skrzynię. W ogóle Gotę by przydało też się zrobić, bo tam są chyba questy jakieś jeszcze nie zrobione. W Geldern są aż 3 skrzynie, co jest też niezłą ilością, ale oczywiście to, że one tam są. Czekajcie, w tamtą stronę? Tak, w tamtą stronę do Goty. Co tu się dzieje? Znowu ktoś ginie. Okay, spadamy na dół oczywiście, tym ślizgiem najlepszym. Sobie wejdziemy tutaj po prostu gdzieś pod górkę do Goty. Kurde, wiecie, no po prostu ciężko jest z tymi skrzyniami starymi, bo prościej byłoby mi, gdybym wiedział, który już zebrałem, a który nie. A tak tu muszę strzelać. Co tu się dzieje? Okej, chłopaki chyba tutaj poszaleli. Okej, są zębacze jeszcze, więc trochę szkoda. Kurde, dobra, fajnie. Do piachu, do piachu! Wezmę szybko te zębacze, wykończę, będą mi przeszkadzały.
Okej, świetnie, jeszcze strzał. O, fajnie, dobra. Stycznie, żaru dla robactwa. Okej, więc idziemy tutaj wejść do goty. Tu są metalowe kufry, których nie potrzebuję otwierać nawet. Dziwne, że tutaj mnie jeszcze nie było, że tu są zębacze, jakoś tak dziwnie. Bardzo dziwnie, okej, jeszcze tu mi w plecy jakiś wjeżdża. Elu, zębaczu. Zbyt ci usmażę, pozwól. Dobra, dzięki. No i teraz... do goty, ale kurczę, w gocie? W gocie ja znalazłem na pewno jakieś skrzynki, ale czy to były stare? Chyba tak, kurde. Problem, ale dziwne, że nie mam magicznego naburyna do goty. Czy, nie wiem, oddałem komuś, czy coś, nie wiem. Dobra, ciekaw jestem w ogóle, jak Langoron sobie radzi w ogóle. Co tu się dzieje znowuż? Komu tu łeb urywają? Ktoś tu się tłucze. Tam ktoś się z kimś bije. Prześmieszny bandyta. Czy on rzeczywiście jest śmieszny? No jest rudy, to coś może być. Dobra, prześmieszny bandyto. Jak wyskoczył! To było dobre. Dobra, okej. Okay. Tu jest szlachecki czy miecz półtoręczny? Półtoraki są sporowarte, mogę wciąć. Chociaż po co ja biorę te miecze tak naprawdę? Dobra. Mieszę z tym, nie skradam się. W sumie tutaj bym mógł tego typa Portosa zabić w ogóle, bo to ork, którego bardzo chętnie bym wykończył. Tutaj były drzwi. Dobra, tutaj już Gorna oczywiście nie siedzi. Gorna już dawno na wolności. Idziemy sprawdzić skrzynki. Według tego, co tutaj jest napisane... A nie, no dobra, to już tą pierwszą skrzynkę na pewno znalazłem. Ona była tutaj w chacie po lewej stronie. Zaraz sobie zobaczymy. Dzień dobry, chato. Nie, tutaj była zwyczajny kuferek. Oczywiście nie muszę go otwierać i tak z niego nic ciekawego nie będzie. Ale za to tutaj będzie kuferek na pewno. Ale ten kuferek już prawdopodobnie zdobyłem. A, tu jest jakiś kuferek i tu jest stary. Okej, czyli rzeczywiście mapa nie kłamie. A dziwne, bo Wardei skłamała. Możliwe, że w redok będzie trzeba, chociaż kurde, nie wydaje mi się, no coś nie tak, coś musiałem pokićkać ja, a nie mapa. Okej, czyli w gocie jeszcze, coś tutaj może być, tutaj gdzieś, tu jest jakiś zwyczajny kuferek, nie potrzeba, no ale taki zwyczajny, dobra, to sobie kliknę prawym, szybciej jest po prostu. Czy tutaj coś poza kuferkiem, dobra, może być, oczywiście nikt się nie czepia o to, że ja sobie tutaj grzebię, ale tutaj tak było hardkorowo, dostatecznie, dobra, tutaj był kuferek, tak, tutaj był. I tu już obgrabowany. Dobra, czyli się zgadza wszystko. Czy mam magiczne tamburyno gdzieś jeszcze? Widzę, że w Cape Dan, w Red Dog. W Cape Dan już zebrałem z tego, co mi się wydaje. Gota obskoczona. Przy Okarze są. Gdzie jest Okara? Okara. Czekajcie, tu jest Okara. Dobra, świetnie. Lecimy do Okary, bo tam są niemalże trzy obok siebie. I zobaczymy, czy rzeczywiście, kurczę, wydaje mi się, że z Myrtany to ja wziąłem sobie wszystkie możliwe, sprawdźmy zresztą. Dobra, pierwsza Okara w Okarze jest centralnie w Okarze, a ona jest chyba przy tym ziomku głównym, to wydaje mi się, że już zebrałem stamtąd, ale sprawdźmy, wiecie, nigdy nie wiadomo. A jednak wolę sprawdzić, niż później się okaże, że jednak rzeczywiście, na razie jeszcze nie znalazłem ani jednej starej skrzyni, a już minęło spokojnie sporo czasu, sporo minut od odcinka, trochę niefajnie. Nie tędy, co ja robię. Nie pod górkę, tylko na dół. Im niżej, tym lepiej. Zgaduję, że przy tym ziomku, przy tym magu była stara skrzyneczka. A nie, dobra, nie. Czekajcie, co? Jaka to jest skrzynia? Zakurzona skrzynia? Naprawdę? A tu jest stara i ta stara jest nieodpakowana przeze mnie. Okej, okay. Czy ziomek się obrazisz za to, że otworzy starą skrzynię? Pewnie tak, ale w sumie mam wywalone na ciebie. Najwyżej dostaniesz do mnie kopa. Sobie save'a zrobię, zobaczymy. Będzie się wkurzał? Łapy precz! Ta, łapy precz. Oto gnój wredny. Co będziesz mnie bił teraz? Rakus? Ale dostał pięknie hita. Ej, gnoju wredny. Ja wiem, że ty masz kostur też i że bijesz. Ule! Fajnie bije. Ło, i on bije i to mocno. Bezi, ale byś się bronił? Chamie wredny. I chyba mnie zaraz będzie wszystko chciał bić w okolicy. Znajdź życie. Chociaż na razie nie jest źle. Okej, w ogóle nie wiem, jaki cudem, ale się udaje. Dobra, padłem. Mój Boże, Chryste Panie. Wydawało mi się, że mogę stare skrzynie otwierać normalnie. Jakie to jest wkurzające. Przecież to nie jest jego skrzynia, naprawdę to nie jest jego skrzynia. To jest skrzynia, która jest dodana specjalnie dla mnie. I tak on w tej skrzyni nic nie trzyma, głupi troll. W ogóle jak widzicie, nagrywam to 34 po północy, czyli naprawdę, no, godzina słuszna. Znaczy po to, żeby spać, a nie żeby grać. Ale nagrać muszę, bo potem będzie foszak, że nie było goticzka. Niestety. Tak, wiem, że bardzo chcecie gotika i w ogóle, ale no. Ja bym wolał spać, bo jutro muszę wstać na studia cwaniaki. Wiecie, jaki to jest ból? Kurde, ale no cóż, nagram gotika. Postaram się go wyrenderować, będzie co oglądać chociaż. Troszeczkę. No akurat jak dla mnie to nie jest fajna sprawa. Ale postaram się znaleźć chociaż trochę tych starych skrzynek i spokój będzie.
i będziemy mogli jakiś kosturek chociaż fajny. No nie chcę też, wiecie, w Trellis widzę, że dwie, ale ja w Trellis też chyba już zdobyłem stare skrzynie. W ogóle wydaje mi się, że już z każdego możliwego miejsca zdobyłem skrzynię. Rakus, czy tylko ty masz focha o to, że ja tu grzebię? Tak, jako jedyny chyba możesz się fochnąć. Więc sen, proszę, mam jeden tylko. Wow, ale mam formę, a nie, to forma zwierzęca. Okej, okay, idź spać, typie. Rakus, masz do spania. Szkoda, że mam tylko jeden sen, przydałby się na stałe mieć sen. I stara skrzyneczka, będzie, dasz radę. Skorzystam z wytrycha i, moi drodzy, jest amulet zdolności łowieckiej plus 10, czyli mega słabo. No ale co zrobić? I wytrych sobie mogę wziąć oczywiście. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydać może. Okej, Rakus. A właśnie, ty możesz mnie czegoś nauczyć? Nie, prostora wiedza, alchemii już i tak wszystko wiem, poza ognistymi strzałami, towary. Masz 26 tysięcy, o stary, nice. W ogóle szpon Beliarmu sprzedam. Nie, no dlaczego nie? Miecz asasyna mogę ci, szerokie miecze mogę ci sprzedać. Katanę bym zostawił. Elba Stardo bym mógł, wielki miecz ci sprzedam, to mi niepotrzebne. Jakiś łuk chcesz, masz tu łuki asasyńskie. Nimroda bym mógł ci też opchnąć w sumie i jest dobra. Okej. Okay. Ja mam 221 tysięcy i nie mam i tak z tym hajsem, co robić? Okej, okay, to była skrzynka tutaj stąd. Okej, okay, jest pięknie. Nawet bardzo dobrze wyszło. Powrót jeszcze raz do Okary, żeby nie biegać niepotrzebnie, więc stara skrzyneczka z Okary zdobyta. Kolejna jest pod Okarą skrzynia, z tego co widzę. Więc okej, okay. Mam nadzieję, że jeszcze przy niej nie byłem i tu będzie kolejna skrzynia. Więc amulet, jak widzicie, no jakiś słaby, totalnie do dupy amulet dostałem, który jest mi mega nieprzydatny. No ale cóż, takie życie, okej. Okay. O kurde, co ja robię? Ale miałem szczęścia, więcej niż rozumu. Zagapiłem się i spadłem, dobrze. Przeżyłem, nieźle. Okej, okay, jeszcze raz save'nę się, bo jak zaraz coś zrobię głupiego, to będziesz przypał. A okej, okay. I to jest tam. To jest tam? Wątpię, to jest po drugiej stronie, ale chyba mi się... Może mi się wydaje, mogę spaść na dół w sumie chyba i tak. Zginę? Nie powinienem. Trochę mi się dostało, coś tu na mnie harczy i warczy. Ale nie wiem co. Okej. Okay. Okej, pod górkę, tak. O, chociaż nie wiem, czy tutaj akurat pod górkę mi się uda wleźć. Ale spoko, to bezi, on umie chycać. Lepiej niż ja. Tralololo. Dawaj, bezi, chycaj. Musimy się dostać na górę, żeby zdobyć skrzyneczkę. O! Kurde, co to jest? Oczywiście mógłbym obejść górę naokoło, ale to by w sumie, wiecie, no... Nie mógłbym zobaczyć tego pięknego, prześwitującego drzewa, które znajduje się przede mną. Gdybym to zrobił. Ej, gdzie to piękne drzewo? Okej, tu ktoś siedzi. Czy tutaj jest człowiek, który jest potrzebny do Okary? Zgaduję, że tak. Cześć, Owen. Ej, ty. Chcę się zapić w trupa. To ma sens. Masz tu flaszkę. Masz tu flaszencję. Flaszencję. Stary. Tego co za tekst? Okara plus 4, dzięki. Masz flaszencję. Fajnie, że się napiłeś. Kim jesteś? Flaszencjomenem. Górnikiem. Straciłem podczas wojny wszystko. Czekam, aż jakiś orkowy patrol zabierze mnie stąd. I wyślę do pracy w kopalni. Mam chyba, mam lepszy pomysł. A? Przyłącz się do buntowników. Okara? Wiem, gdzie to jest. Zawsze mi się wydawało, że jest zaczopowana. Nie. Okara funkcjonuje. To czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? W ramach podziękowań... Mistura lecznicza, na pewno mi się przyda. Dzięki, Owen. Przyprowadziłem Owena. Dzięki czemu znalazłem chyba ostatniego człowieka, który był potrzebny dla Okary. Okej. Okay. Znaczy tak mi się wydaje, bo nie wiem, czy kojarzę jakiegoś więcej typa. Dobra, jestem w miejscu, w którym... czekajcie, chodzi o tą bardziej prawą... górkę, czyli bardziej gdzieś tutaj. Okej, okay. Czy tutaj jest jakakolwiek skrzynia, albo tutaj cośkolwiek można znaleźć? Nie wydaje mi się, żeby tutaj znaleźć jakąkolwiek skrzynię, ale okej. Okay. Nie byłem chyba w tym miejscu. O, cześć, rozpruwaczu. Nie chciałem ci przeszkadzać w ten piękny dzień. W ogóle trochę popsułem. Almisza. Dobra, pięknie. O kurde, więcej was jest. O, nie, będzie, nie tego, tego. Dobra. W ogóle mam zarąbisty damage, że nie czy zauważyliście, że tu się dzieje jakieś zło. Okej, możliwe, że te rozprowacze pilnowały jakieś skrzynki. Jakiejkolwiek, halo? Dzięki, Groże, w ogóle mi dajesz skrzynkę. Chwila, momento. Czy jestem na dobrym miejscu? Na idealnym miejscu jestem. Gdzieś tu powinna być skrzynia. Nie przypominam w ogóle sobie tego miejsca, żeby tu jakakolwiek skrzynia miała być. Chyba, że tutaj na górce. Pamiętam, że tutaj gdzieś w tym w okolicach tego miejsca. Czy tutaj są... stwory, okej. Okay. Tutaj może coś? Albo tam na dole może jest jakaś jaskinia tutaj. Fajnie, bo znalazłem polane cieniostworów. No, zawsze coś. A nie, chyba trzeba wejść jednak tam na dół, zejść. Zobaczymy. Są cieniostwory, więc jest nieźle. Nie, no kurde, co jest? Nie, no jestem w idealnym miejscu, no, ale to są cieniostwory, a cieniostworów raczej bić bym nie chciał. Wow, ich tu jest naprawdę. Trzy są aż. Nawet więcej chyba może się znaleźć. Hmm.
Przegapiłem to miejsce już dosyć mocno. To powinno być przy tej górce tam. To powinno być tam, ale przecież tutaj nic nie ma. Poza cieniostworami oczywiście, z którymi raczej bić się nie chcę. Znaczy w sumie mógłbym, bo przecież oczywiście, że sobie z nim poradzę. Ale to mi akurat nie pomoże. Czekajcie. No z góry nie widzę tu żadnej skrzynki. Tu w krzakach też nic nie schowali twórcy. No to powinno być gdzieś tutaj. Okej, może tu gdzieś, na dole. Tutaj na dole chyba nie byłem. Dobra. Nie ma masakra. Okej, tych bestii jest więcej. O Boże, tego typa nam zaraz zabiją. O Chryste Panie. O Boże, coś ty zrobił, człowieku. Coś ty zrobił, prosto się w rozpruwacze wbiłeś. Ty głąbie. Pokazałem mu, ale ty nie zgiń. Bo nie zrobię zadania przez ciebie wtedy, typie. Dobra, tylko teraz koleś mi akurat idealnie zachodzi drogę, żebym... Kurde, nie trafił. Dobra. Ej, Owen, nice. Całkiem konkretny z siebie ziomek. Dobra. Tu są kuferki, niestety zwyczajne. I tu kostki sobie żyły, fajnie. No i gdzieś tutaj powinna być stara skrzynia. Dobry żart, kurde gro. Co jest? Gdzieś tutaj może... Jeja. Takie rozglądanie się to nie jest fajna rzecz. Takie tracenie czasu, głupia sprawa. Ale widzicie, no... Powinna być stara skrzynia gdzieś w okolicy i nic nie ma. Tu sobie o ogry chodzi, fajnie, ogrze. Zginiesz sobie. O, tam coś jest. Dobra, chyba jestem na dobrej drodze, żeby coś znaleźć. Myślę sobie, kurde, ogry bym zamroził. O Chryste, ale ich tu jest dużo. Dobra, kolcami sobie trochę pomogę. One zadają fajny damage. Oczywiście zaraz dostanę pewnie. Zdążę? Nie zdążę. Fuckem! Jaki tu damage zadaje? Albo ja tyle gdzieś straciłem. Co? Co tu się stało? Jakim cudem mam tak mało HP? Chyba musiałem wcześniej stracić. Okej, okay, ogrze. Giniesz? Sobie. Szkoda, że mam mało many, ale spoko starczy, żeby ich pokonać. Oczywiście z nich można sobie wyciągnąć jakieś wino, wódki i tak dalej. O, jeszcze nie zginął. Okej, okay, teraz zginie. Dzyk. Dobra, nic z niczym nie walczę, mogę się napić. Miksztunek. I tak mam tych potionów w cholerę i więcej. Nie wiem, po co tyle noszę. Okej, okay, mogę sobie nawet fulla wypić. Wino, woda. Wino jest fajne, bo można zrobić sobie mikstury, maniory oczywiście. No i tutaj są skrzynki. Czy tu będzie stara skrzynia? Tak jest! Stara skrzynia! Mój Boże. Naprawdę. Trochę mapa zakłamała, ale... Tak zakłamała mapa? No... Troszeczkę, ale i tak nieźle. Bezi! Złama się! Otwieraj tę skrzynię, nie marudź. Mamy kostur. Kostur maga. Mag ognia dodatkowy. I w sumie nic więcej. Okej, okay, dzięki gro, czyli kostur kolejny do kolekcji. Fajnie, kuferek oczywiście sobie otworzymy. Tutaj mamy jakiś... O, jest to miagodę. Więc kolejna ze skrzyni załatwiona. Tu już byłem, tutaj nie byłem. Od Montery niedaleko jest skrzynia, na środku pola, jest totalne zadupie. Okej, okay, chodźmy na Monterę i pobiegniemy w tamto miejsce. Montera, Montera jest. I lecimy. Okej, okay, kolejna stara skrzynia, w sumie nie jest źle, jak do tej pory znalazłem dwie skrzynie, więc szaleństwo. Wydaje mi się, że więcej mogłem przegapić będąc w sumie nie wiem, na pustyni wiem, że znalazłem całkiem niezłą ilość. Okej, okay, teraz w tamtą stronę, a nie, tam przecież siedział ten typek, a w sumie mógłbym pójść zakończyć też chyba zadanie Ludzie dla Okary, przez co bym był bardziej szczęśliwy, znaczy ludzie by byli szczęśliwi w Okarze i skończyłbym zadanie, bym miał chyba reputacji już naprawdę sporo. Czy tutaj ja idę teraz w miejsce, gdzie siedział ten typek, ten mag i on tam sobie czarował? Wielce prawdopodobne. To jest przy tej górce, tak, to gdzieś tutaj. To chyba w tej jaskini, gdzie właśnie siedział ten koleś. Co wiecie, trzeba go też do Okary było przeprowadzić, ten mag, którego biliśmy zresztą nawet w dzisiejszym odcinku. Tylko, że oczywiście w głupi sposób się wdałem, czekajcie, a to jest pod tą górą, czyli bardziej w tamtą stronę, okej. Okay. No, czyli tak jak mówię, prawdopodobnie to jest... O Chryste Panie, ale będzie, żeś zjechał? Kurde, fartło ci się, bo tutaj zginąłeś. Drewniana tarcza, co ja tutaj robię? Ja chyba tutaj już byłem, skoro tu leży drewniana tarcza. I uwaga, tu jest jaskinia i ta jaskinia jest w... No właśnie, jest w tym miejscu, czyli tutaj... Stara skrzynia będzie tam na dole, znając szczęście moje. Chociaż rozejrzałbym się wkoło tej chaty, czy przypadkiem tutaj czegoś się nie schowali. Nie. Czyli jednak, tak jak mówiłem, będzie ta skrzynia już przeze mnie znaleziona, bo to była ta skrzynia w środku. Zresztą mogę sprawdzić dla świętego spokoju, czy rzeczywiście to jest ta skrzynia. Tam obok tego gościa była, wiecie, tu wcześniej walczyliśmy z tymi szkieletami wszystkim. W ogóle kiedy to było? To było milion lat temu. Że ja już tę serię tyle czasu prowadzę, to jest niesamowite. No ale tu kuferek i tam dalej będzie ta
Stara skrzyneczka, właśnie tu jest. I ta stara skrzynia obgrabiona. Kolejne miejsce, Trellis i pod Trellis. Pod Trellis nie byłem, więc możemy tam iść. Okej, w ogóle do Trellis też mogę iść, bo nie wiem, czy tam przypadkiem nie straciłem jakieś. W Trellis są dwie, plus jedna jest gdzieś pod Trellis, tam wiecie, na cypelku, na tym wybrzeżu końcowym. W sumie, kurde, większość chyba, nie no, chyba Myrtanę całą obskubałem. Wydaje mi się, że jeszcze zostanie mi Nordmar do obskubania i w Warancie. No pustyni co nieco. Torus, cześć, cwaniaku. Dostarczyłem wiadomość do Faring. Nie powinieneś mieć już więcej problemów. Torus jest niewinny. Ale jak mogę być pewny, czy to, co mówisz, jest prawdą. Oto twoje złoto. Czyste złota. Jeśli mnie okłamałeś, zapłacisz za tym złotem za wykopywanie własnego grobu. Rozumiem. Okej, zrobiłem questa też dla Torusa od razu, jak widzicie, więc spoko. Okej, tu się rzucili oczywiście na asasynów. To nie jest moja wina, oczywiście. No, żartuję, jest moja wina, ale oj tam. Niech sobie giną. Ja bym mógł tutaj wziąć, pomóc im, ale oczywiście tego nie będę robił, bo mnie bardziej obchodzi mój własny biznes, czyli stare skrzynie. A nie, to jest ciężka skrzynia. Okej, czy w ferworze walki będę mógł ją otworzyć sobie? Oczywiście bez nie. Nie mogę tego zrobić podczas walki. Aha, ork mnie bije, dobra. Czyli co? Robimy rewolucję, tak? Przypadkiem, tak po prostu sobie zaczniemy rewolucję. Po prostu chciałem sobie wziąć skrzynkę, więc to nie moja wina. Okej. Okay. Czy orkowie się odczepią i mogę sobie otworzyć skrzynkę? Nie, oczywiście, że nie. To nic nie da. Dobra, w sumie rewolucja. Czemu nie? To nic dla mnie wielkiego. Chyba, że mnie właśnie zaatakuje cała banda tych debili. O Chryste, Panie Boże. Oj, muszę się wydostać na zewnątrz, bo jeszcze się nie wydostałem na zewnątrz. Oh my friend! Bezi! Chycaj ziom, bo inaczej właśnie się tak będzie kończyło. Mam nadzieję, że się zapisałem. Jakoś niedawno. Nie spodziewałem się, że tutaj się aż tak hardcore zadzieje. Co dziwne to było, że mnie zaatakowali. Powinni się zająć walką, a nie. Okej, zapisałem się przed chwilą, także spoko. Już się bałem, że popsułem. A no i cwaniaki, mam garść sucharów dla was, więc zapodam je teraz, bo później mogę zapomnieć. Ork, który si... Jak nazywa się ork, który sika? Sikorka. To jest głupie, a na przykład koń, który rządzi w stajni? Kondominium. Albo... Król urazów to będzie Ranking, na przykład, jeśli nie wiedzieliście. Wiecie, że Ranking, King jako król. Trololo. Co tam jeszcze? Co robi Seba, gdy mu zimno? Siedzi w golfie. Wiecie, golf, że ten... Jezu, czemu tłumaczę to, ale nie. No jeszcze na koniec ładowania. Co jest na wschód od Łodzi? Tratwa. I tyle. Dobra, więc... tu się dzieje zło. I w sumie mnie to mało obchodzi. Niech oni się tłuką sami. Ja sobie sprawdzę tutaj skarbiec miejski. Czy ja skarbiec cały obgrabiłem? Tak. I z tego co widzę, tutaj i tak nic nie znajdę. Więc oni się niech tłuką, a ja w tym czasie sobie poszukam. O Boże, te lagi, 10 FPS-ów, błagam gro, działaj, cześć Avogadro. W ogóle Avogadro to jest... taka liczba używana chyba w chemii, czy to był taki chemik, który coś tam... Wiem, że coś z chemią to jest związane i właśnie, że Avogadro tu jest chemikiem w mieście. No i oczywiście bym mógł tutaj coś porobić, pomóc, ale ja jestem dobrym Robinem i nie będę się wtrącał w nie swoje sprawy. Czekajcie, tu w środku na przykład? Okej, ci sobie tu klaszczą, fajnie. Tak. To jest solidny metalowy kufer, okej. Cześć, Herszcie. Czy Wak coś ode mnie chce? A, no tak, na obóz, nie, dzięki. Tak, no dalej. Nie, dzięki. Nie będę pomagał orkom. Tylko chcę sprawdzić, czy rzeczywiście tu są jakiekolwiek stare skrzynie, bo na razie to mi się wydaje, że tu nie ma nic. I znowu, chyba że tutaj na górze, na murach coś. O Boże, jaka dziura w schodach. Co to jest? Jakby ktoś po pijaku szedł, to by sobie spadł i rozbił głowę. Co? Kto to takie schody robi? Co to za jakieś w ogóle? Czy tutaj na przykład jest coś? Cześć, typiarzu. Czy masz tu jakąś starą skrzynię? Tu jest kufer. To mnie totalnie nie interesuje. To jest wyjście. Tutaj nic. Co jest? Serio? Tu nic nie ma. Nie ma czego plądrować. Okej, paczka z bronią. A paczka z bronią to ja sobie zabiorę. Chociaż nie potrzebuję, ale wezmę. Okej, cześć koleś. Nie masz tu naprawdę? W ogóle mam 20 FPS-ów przez to, że tam na dole się tłuką. I sobie łby głupie rozbijają. Heszki. Naprawdę nie ma tutaj skrzyni ciężkiej? To gdzie ona jest? Przecież mam tu zaznaczone. To jest kufer, ale to jest zwykły kufer. A może tutaj na górze? Może tu na górze? Nic mu nie będę pokazywał. O mój Boże. O mój Boże, jakie zboczeńce tutaj biegają. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś na górze może? Ty, może rzeczywiście tutaj na górze jest jakaś skrzynia, jakaś ukryta skrzynia, coś, ten deseń. Cholera, no fajnie, że sobie spadłem. Ale czekajcie, tu z tej strony może wejdę. Ej, what the hell is this shit? Pierścień, o mój Boże, znalazłem tu pierścień. Przywołanie zwierząt. Jakiś kufer.
w którym nic nie było, a myślałem, że jednak może coś rzeczywiście będzie. Ty, ale fajne miejsce na schowanie, tylko oczywiście tu już nic więcej nie ma, a mam zaznaczone, że to powinna być stara skrzynia, więc gra kłamie. Okej, okay, po drugiej stronie może jeszcze... O, chyba załatwili już tych. Załatwili asasynów, więc okej. Okay. Teraz powinienem móc obskubać się skrzynię. Okej, okay. Dotreli z teleporter magiczna, mikstura, jakieś bzdety, tety. Tutaj oczywiście wykończyli wszystkich w koło, no i mogę sobie ciężko skrzynię otworzyć dzięki temu, że wykończyli asasynów. No i mamy tutaj mistrzowski miecz, wart 30 tysięcy z tego co się orientuję, więc sporo. Okej, okay, no ale to mi dużo nie daje, bo ja tutaj powinienem mieć dwie stare skrzynie, a jak na razie nie znalazłem ani jednej, więc tutaj coś kłamią. O, tutaj na przykład położyli już normalnie kładkę i się fajnie da chodzić. Okej, okay, czy tutaj jest coś ciekawego? Jest kufer, zwykły, najzwyklejszy kufer, więc niestety coś tutaj nie pykło. Trellis. No kurde, jestem w Trellis, tak? To jest Trellis? Mapa? Trellis. Trellis. Dwa kuferki w Trellis. What the hell is this? To gdzie są te kufry? Ja tu widzę same zwykłe kufry, a nie te kufry jak trzeba. Co tu się dzieje? Chyba, że przed Trellis? Nie wiem. Przed Trellis to jest woda. I nic więcej. Kufrów tam żadnych nie widzę. Pod mostem na przykład. Bez sensu. Może tam na górze? Może, o właśnie, może tam jeszcze na górze, bo tam nie byłem chyba. W ogóle orkowie jak gadają tak śmiesznie. Okej, czy on się fochnie na mnie? Nie, bo Konradowi trzeba było przynieść puchar naładowany, ale z racji tego, że puchary już oddałem, to i tak nigdy nie dostanie. Czy tutaj coś ciekawego? Chleb, wino. Wino, kurde, jaki tu jest syf. W ogóle tu nie ma nic, tu są tylko kufry. Kufry i tutaj coś? W ogóle jaka ławeczka, obczajcie to. Obczajcie, jaka ławka. No serio? Naprawdę? No piękne widoki. Cudowne. W ogóle, Boże, Bezi, jakieś spuki się zrobiłeś. Nie no, naprawdę? W takim miejscu ławkę ktoś zrobił? Zajebiście. Ale nic ciekawego nie ma, poza jakimś żarciem. Kufer, czyli też nic. Serio? I zmarnowałem tyle czasu na szukanie niczego. Jaki bezsens. Dobra, lecimy w takim razie pod Trellis, pod ten kufer, który jest pewny. Chociaż jeden pewny w tym odcinku. No bo widzicie, tutaj nic nie ma. Byłem wszędzie. I w ogóle najlepsze jest to, że... Czekajcie, w prawym górnym rogu Trellis. No to tutaj jest ciężka skrzynia, a nie stara. Chyba, że tam jeszcze była jakaś jedna. Chyba, że tutaj gdzieś schowali. Przy tym drewnie? Nie, no bez jaj, nie ma tu nic. Tutaj też, tu była tylko ciężka, a nie stara. Dobra, lecimy w takim razie potem jedną skrzyneczkę. Chociaż myślę, że tamtąd, czekajcie, mapka. Nie wiem, czy z Lago nie będzie szybciej. Tak, chodźmy do Lago. Z Lago będzie szybciej. ABCDFGHIJKL. Gdzie Lago? Lago to były przecież takie zjarane krzaki. No właśnie, dajcie mi to. No, w tym odcinku tak się pobujam po tych starych skrzyniach. Też chyba nie będę robił wszystkich tych starych skrzyń, bo jak widzicie, to idzie strasznie mozolnie. Chyba, że po prostu na przyspieszeniu jakimś. Zresztą też, kurde, jakbym może trochę był mniej zamulony, byłoby prościej. Oj, pewnie nikt nie obejrzy tego odcinka i wszyscy strzelą focha i w ogóle unsubę i tak dalej. Już po tym. Już w ogóle, totalnie. Unsub forever. A chcemy biec tak, tędy chcemy biec. Siema ziomki, w ogóle tutaj opanowali Lago. O, ktoś tu się z kimś klepie. Wojownik asasynów, a co ty tu robisz, typie? Chcesz chyba sobie zginąć. Nie zgin. Sorry, Gregory, ale bijesz moich ziomków. Chociaż Glastera. Nie trzeba było zadzierać, właśnie. Tak, właśnie. Cześć, krokodylu, co ty tutaj robisz? Jaj, biedny krokodyl, niestety zginie, ale przeszkadzać mi będzie w mojej podróży. Okej, cwaniaki, więc chcemy się udać do kręgu po drugiej stronie, z tego co mi się wydaje, dobrze mi się wydaje, więc przemieńmy się oczywiście w naszego zwierza, czyli miksturki potrzebuję i mamy 10 krwiopiców jeszcze, zrobi się, więc krwiopica i lecimy. Oczywiście wiecie, specjalnie żeby szybciej było, już i tak straciłem dostatecznie dużo czasu na te pierdzielone Trellis, z którego nic totalnie nie wyniosłem. Ale lecimy sobie teraz tutaj do kręgu, tam powinni... Nie wiem, czy tam byłem, nie wydaje mi się, żebym tam był. I tam powinniśmy znaleźć naprawdę fajne przedmioty i w ogóle całkiem fajne, fajnie tutaj sobie poszaleć. O, nie byłem tutaj, bo jest gargulec, więc zajebiście. Cześć, gargulcu, giniesz sobie właśnie pięknie. W ogóle gargulce to ja biłem już 50 poziomów temu, z tego co pamiętam, więc easy. Jo, pięknie, easy. Gargulec jeden, drugi, trzeci. Fajnie, dobrze, że mnie tutaj nie było, to mogę sobie pozbierać jeszcze. To oczywiście jeszcze zęby, szpon, jakieś bzdety, tety. A tu mamy oczywiście fajne całkiem ziółka. Tu jest oczywiście Beliara Chram.
z którego sobie zaraz skorzystam. Nawet zajebiście się złożyło, że go tutaj znalazłem. Bardzo pięknie, bo się tu zaraz nauczymy fajnych nowych czarów. Teraz sobie wykorzystam do bicia kolejnych gargulców. O, dziwne, że ten gargulec nie dostał mocniej, ale gargulce wyglądają paskudnie. I są dziwnymi stworami ogólnie rzecz biorąc, ale spoko. Ten tu sobie długi miecz. Tarcza paladyna oczywiście, czyli tutaj po to się przychodzi zazwyczaj tutaj, czyli po tą tarczę paladyna. Tu są jeszcze goblińskie jagody, ogniste jagody. To miejsce jest chyba najbardziej, najfajniejszym miejscem w gotiku, jakie można sobie znaleźć. I jest kolejna oczywiście stara skrzynia, o której wspominałem. I to jest skrzynia z kosturem maga. Mrocznego maga dodaje i w sumie tyle. Więc na szczęście kolejna stara skrzynia odkryta. No i tak jak mówię, tutaj rosną nie dość, że zajebiste roślinki, jak widzicie. Super, dragroty dwa chociażby, czyli mikstury siły możecie sobie zrobić na trwałe. Korzenie magiczne, wszystko jest, chrambeliara, można się nauczyć nowych czarów. Jest fajne ekspowisko, bo gargulce wcale nie są takie ciężkie. Można naprawdę fajnie sobie podlewelować. Znaczy podlewelować, no po prostu trochę ekspa zdobyć. Korzonki, no kurde, wszystkiego pełno. Zioła, many, dzikie jagody tu jakieś widzę też. Alko jagody nawet, no to kurde, jeszcze bardziej. Dragroty, trzy dragroty chyba tutaj są. No i oczywiście chrambeliara, z którego skorzystam, tak jak mówię. Nauczę się tutaj starożytnej magii akurat nie. Czekajcie, dużą wiedzę. Przywołanie demona bym sobie się nauczył. A czekajcie, najwyższa to jest noc w dzień, armia ciemności, przywołanie błyskawicy, armia ciemności. Armia ciemności, przywołanie błyskawicy, a nawet piorunów. Dobra, więc armia ciemności, pioruny mam. Zarąbiście, tak. Czyli najważniejsze. Przywołanie demona. Nie, przywołania nie będę się uczył, on zżera raz dużo, ale na przykład jakbym moc życiową troszeczkę sobie rozwinął. I tak mam tych punktów. A, 27 zostało mi. Kurde, to do końca bijemy w życie. Będziemy trwalsi. Jak widzicie, wyczerpałem wszystkie, ale dwa najważniejsze spele zostały przeze mnie właśnie nauczone, więc kurde, zarąbista sprawa. Chodźcie, od razu sobie zrobimy porządek. Więc mamy telkinezę, z której nie korzystam, ale tak. Przywołanie błyskawicy rzucamy sobie. Błyskawicę jako taką nie, ale na przykład fale płomieni chętnie. Kula ognia wiadomo, jako single target spell, to na pewno też tutaj zamienimy. Fala lodu ewentualnie. Armia ciemności może być zamiast lancy lodowej. Czy coś jeszcze? Kulka ognia będzie, spoko. Fala płomieni oczywiście, ale tak, zamieniłbym sobie kolejnością. Tutaj spoko to wygląda. Okej, chyba na razie będzie okej. Tak patrzę, czy coś jeszcze. Ale raczej to, co miałem mieć, to mam. Bąbel czasowy fajny też jest, ale się na razie nie nauczę. Co tam? No, chyba na razie może być. Więc grajmy w tym z takim zestawem. Zobaczymy, jak to sobie radzi za chwilę. Dwa nowe czary, armia ciemności i w ogóle błyskawica, zarąbiście. Zobaczymy, jak sobie daje radę. Okej, gargulca oczywiście też sobie tutaj grabię. Tu powinna być bestia jeszcze właśnie. Sprawdźmy, jak ona sobie radzi. Najpierw przywołanie armii sobie zrobimy. Bestia z Myrtany, proszę bardzo. Zobaczymy, ile szkieletów i kostków mi przyzwie. O kurde, nieźle, sporo was, powiem wam. Okej, weźmy sobie kulkę ognia i rzućmy. Zobaczymy, jak bardzo będą bili. Ej, w ogóle całkiem nieźle ta armia wygląda. To kurde, tylko że teraz mnie będą chciały bić te bestie chyba, ta? Dobra, to tą bestię sobie piorunkiem jebniemy. Brzdęk! Kurde, na strzała bestię zdjąłem. Oho! Wow! Wow, wow, wow. Okej, tylko ta bestia jest bardzo groźna i niebezpieczna. Jestem ciekaw, czy mogę dwie armie przyzwać. To by było ciekawe. Ole mi dupnęła. Dobra, easy. Tam chłopaki z kostki z pleców ją robią dobrze. Patrzcie, co się dzieje, jakie kostki odpalone. Nie, no kurde, armia zajebiście. Ale sprawdźmy sobie, czy mogę dwie. W ogóle i tutaj te zapleśniałe zombiaki. Dobra, sprawdźmy, czy się jeszcze jedna armia przyzwie. Tu mamy kostki, przyzywam jeszcze jedną. Nie, niestety. Ale zobaczcie, z nich itemy zostają. O kurde, można sobie kill-offy farmić. Zarobista sprawa. Okej, ale jest świetnie. Mamy armię, która na pewno będzie nam przydatna przy jakichś zabójstwach orków, tych orkowych ziomków i tak dalej. Więc no, wypas. Tu powinny na nadbrzeżu jeszcze rosną ogólnie roślinki, które też warto zbierać. Okej, cześć szkielety. Zostaniecie chyba niestety tutaj, bo kolejna ze skrzyń starych, którą mam mieć zdobyć. Czy ja z Gelderem wszystkie skrzynki zdobyłem? Skoczmy tak, żeby się przekonać. Mam nadzieję, że szkielety nie polecą ze mną. W ogóle fajnie, mam kostków, armię i zombiaków. Zarąbiście. W ogóle ten pionu jaki jest mocny. Na strzała bestia, naprawdę. Przecież to kurde, będę na hita wszystko ściągał teraz. F5 oczywiście, jakby się coś miał popsuć. No i coś czuję, że za chwilę będę chyba musiał skończyć odcinek, a niestety nie zebrałem sporo tych skrzyń. Możliwe, że po prostu zrobię jakiś taki odcinek bez mojego głosu na przyspieszeniu,
jak zbieram pozostałe skrzynki. Ok, dwie stare będą tu na górze. Mi się wydaje, że już zebrałem je, ale wejdźmy, żeby sobie sprawdzić. W ogóle orkowie mam na pomarańczowo orków, co jest ciekawe. Tutaj starka, stara skrzynia zebrana, a jeszcze jedna powinna być chyba w pokoju obok. Nie, nie powinna być jej w pokoju obok, ale powinna być w komnacie tutaj. Zebrana również też powinna być, jest zebrana. I jeszcze jedna powinna być tam u alchemików. Ale wydaje mi się, że chyba już zebrałem, więc... Galdern mam oczyszczony całe. Jestem ciekaw, czy mogę podnieść sobie kamień muński, zobaczymy. Bezi, przetestuj swoją siłę. O, czy dasz radę? To dla mnie za ciężkie. Nawet nie dźwignąłeś kawałka. No trudno, za ciężkie. Nie będziemy się wychodzić o to. Teraz sprawdźmy, czy tutaj była stara, czy tam na dole. Tutaj była i tu już obgrabiona, więc w Galdern trzy skrzynie zebrane. Silden, chyba w Silden też zebrałem. To właściwie chyba wszędzie, gdzie się da. W Redok też na pewno. W Vengardzie, wiecie co, tam u króla by można było się rozejrzeć. Więc Vengard do króla mogę w sumie użyć. Króla nie będę zabijał oczywiście, bez szaleństwa. U króla widzę z tego, że jest, była jedna, już zebrałem ją. Jest jeszcze jedna gdzieś w mieście, więc tą w mieście byśmy sprawdzili. Poza Vengardem są jeszcze dwie. Okej, czy chłopaki chcą mnie bić? Nie, na szczęście się ogarnęli, już mnie nie biją. Trolululululu. Cześć Vendron, czy jak ci tam? A nie, ty już nie chcesz nic. Nie. Kurde, nie chciałem tych towarów. 18 tysięcy masz, stary. Skąd macie tyle hajsu? Okej, mierzę z tym. Więc w mieście, w drugiej części miasta jest. W drugiej części miasta, dobre pytanie, tylko w którym miejscu, bo to jest jakieś chore. To miasto w ogóle jest jakieś popitolone na ostro, okej. Czyli czekajcie. I druga część miasta, zaraz tu na skrańcu. To nie wiem, czy tutaj na dole, czy tam na górze. Sprawdźmy sobie tutaj najpierw. Dzień dobry, czy ktoś tu miał jakąś skrzynkę? Nie ma żadnych skrzynek, proszę wyjść. Dobrze, wychodzę. Sejdźmy sobie tam na dół. Cześć ziomek, w ogóle co ty tutaj robisz? Może wziąłbyś się, ruszył dupsko swoje grube. Królewski strażnik, okej. Mam kamień muński. Bezi, dasz radę, może ten kamień podnieść? Pewnie nie. Jesteś cienki jak dupa węża. To dla mnie za ciężkie. No, właśnie. To dla mnie za ciężkie. W ogóle nie widać... A, bariery. A, już widać. Okej, tu była stara skrzynia. Nie, tu metalowy kufer. Tutaj metalowy kufer. Okej, czy skoro tu są metalowe kufry, to znaczy, że skrzynia, której poszukuję, jest gdzie indziej. A czekajcie. Tutaj przypadkiem nie będzie czegoś ciekawego? Wiesz, że gdzieś tutaj... Czy tutaj coś jest? Tu jest jakaś skrzynka. Metalowy kufer. A czemu by sobie go nie otworzyć? Spróbujmy. Tam też jest jakiś metalowy kuferek. Czekajcie, co w nim było? O, wybuchowa, mikstury, coś tam, tu koszyk jakiś. Potwieram sobie w sumie. Nie wiem, czy przypadkiem w tym namiocie nie będzie wypędzenie zła raz dwa, o to ciekawe. Okej, czy gdzieś tutaj nie będzie przypadkiem? To jest jakiś namiot. Czy w tym namiocie cokolwiek? No, zajebisty namiot, 2 na 10 w ogóle, nie wiem po co to był. Tu jest oczywiście bariera, przez którą się nie przedostaniemy, ale z tego co słyszałem, można przepłynąć pod barierą. No, oczywiście już mnie klepie, i sobie barierą nie lubicie. Dokładniej ta bariera... gdzieś tam na górce jest skrzyneczka, okej. No, w sumie mogę po nią iść, czekajcie, sprawdzimy czy można przepłynąć rzeczywiście pod barierą. Nie będę musiał daleko biegać, więc można spróbować. A przy okazji potwierdzimy jakiś mit, no nie? To będzie takie, przysłużymy się dla sprawy. Wezi, chcesz przepłynąć radę? Znaczy nie, czy nie trzeba zanurkować przypadkiem? A Wezi, zanurkujesz dla nas? Ładnie? Nie wiem jak się nurkuje w Gothiku. O ile, da się zanurkować w ogóle w Gothiku 3? Nie wiem. Chyba nie da się pływać pod wodą. Okej, okay, no niestety nie przepłynę chyba w ten sposób. Dobra. Nie będę też kombinował, żebym tu przypadkiem nie zginął. Wracamy do zamku i tam poszukamy. Bo jak widzicie, nie wiem, nie wydaje mi się, żebym pływał pod wodą w Gothiku. Wiem, że w jedynce, dwójce to zawsze normalnie, wszystko i w ogóle, ale tutaj w trójeczce, chyba że w jakimś specjalnym miejscu, bo wiem, że się da przepłynąć, ale dokładnie gdzie i jak, to nie wiem. Bo czytałem dużo o tym właśnie, że można sobie spokojnie nawet bez tamburyna wejść do zamku i zrobić rozpierdziel. A wracamy oczywiście, nie będziemy tutaj biegać. W ogóle te mury, bardzo fajny mur, wejście od dupy strony w ogóle sobie właśnie wyszedłem. Okej, czyli stara skrzynia będzie po drugiej stronie tutaj tego miejsca. Więc sobie przechycajmy, chyba że tędy gdzieś przechycam. Nie, chyba nie. Czekajcie, aha, bo tu woda jest wdarta. No tak, to na drugiej stronie oczywiście. Nie będziemy się tak przyciskać, tylko tutaj, bo tu jest rzeka. Jest po drugiej stronie rzeki, więc można chycnąć, Bezi, dasz radę, wierzę w ciebie. Adam Małysz byłby dumny. Pięknie, Bezi, chycnąłeś. Lubię to. Cześć, orku. Cześć, orku. Tak, fajnie, powodzenia dla ciebie. W sumie mogłem użyć mojego nowego zdobytego czaru. Więc dupniemy sobie. Brzdęk!
Co, złożyli się? Ej, nie złożyli się tak, jakbym tego chciał. Nie, co to ma być? Dobra, wejdzie, nie marudź. Tylko pierdyknij sobie z lodu, pięknie. Okej, okay, i oni powinni pilnować jakieś skrzyneczki. Tu jest jakaś skrzyneczka, ale to nie będzie stara, to jest metalowy. Za ciężko. W sumie mogę sobie otworzyć ten metalowy kufer, czemu nie? Ale gdzieś tu powinna być teraz skrzynia w okolicy, więc poszukajmy jej oczywiście. Może tutaj w... Nie, tu jest wejście. A, tutaj. Nie, tu metalowy kufer dalej jest, co jest? Halo, gro, czemu mi to robisz? No to jest jakiś kuferek, ale to chyba będzie zwyczajny, tak? To możemy sobie otworzyć wytrychem, nie marnować many. Mana. Mana. Nie ma tu nic kuferek. Więcej. Nie ma tu nic więcej. Dobrze, Bezi, nie marudź. Czekajcie, czy może tutaj coś? Tam po drugiej stronie widzę jakąś skrzynię. I to może być... Nie, to nie będzie moja skrzynia, której poszukuję, ale no cóż. Skoro już skoczyłem do tej wody, to sobie pójdę ją otworzę. Niestety metalowy. Za ciężkie. Okej, okay, Bezi, otwórz w ten sposób. Według mapy jestem na dobrym miejscu. Znaczy akurat tutaj nie jestem na dobrym miejscu. Ale według tego co jest, to jeszcze raz chyc na drugą stronę. O Boże, Bezi, ten wleziesz? Wleziesz. Bezi, dawaj! Pokaż, że umiesz chycać. No pokaż, cwaniaku. Wszyscy liczyli, że Bezi chycnie, że nie chycłeś. Wiesz co? Kurde. Jak możesz być taki niedobry? Weźmy sobie za to na ten kamień. Z tego kamienia może się uda wschycać na górę. No, nawet nie musiałem korzystać za bardzo. Dobra, świetnie. Tutaj nie ma skrzyneczek, ale tutaj powinny być. Znaczy, tutaj gdzieś powinna być. Nie wiem dlaczego, ale to nie ta. Więc prawdopodobnie gdzieś tutaj w tym domku może być coś takiego. Albo tutaj gdzieś przy tym placu. O, tu są w ogóle buntownicy. Znaczy, no, w sumie buntownicy. Tutaj, w tym domku. Nie, tutaj nie ma. To był zwyczajny kuferek. I tutaj w ogóle biłem się z orkami, to też, no, spoko. Okej, szukajmy dalej. Jak mówisz, że skoro nie tutaj, to musi gdzieś być w okolicy, tak czy siak. Nie słuchałbym tego. Może tutaj, w tej głównej? Okej, tutaj nie ma totalnie nic, chociaż... Stara skrzynia była, okej. Czyli zgadza się. Stara skrzynia znaleziona, niestety pusta. Wiecie co, tak myślę, skąd by się dostać do tych kolejnych dwóch? Montera jest najbliżej, Gota w sumie. Faring, chyba z Faring będzie najlepiej. Więc to Faring. Miło się z tobą gadało. Miło się gadało, świetnie, dzięki. Więc jeszcze zwiedźmy te dwa miejsca. Spróbujmy zdobyć skrzynie. Te stare i tyle. Więc lecimy w takim razie, oczywiście w tamtą stronę. W stronę Vanguardu. Przed Vanguardem po prostu dwie. Na pewno ich nie zdobyłem, przynajmniej jednej z nich nie zdobyłem na bank. Ta druga jest niepewna, bo jest w takim miejscu, że na pewno tam już byłem, przebiegałem na 1000%. W ogóle mam tarczę paladyna, ale nie mogę jej założyć, pokażę wam jak wygląda. Tarcza paladyna, to ta co zrobiliśmy przy tym kręgu, ona jest naprawdę mocna jak widzicie. No wiadomo, runiczna rządzi, ale ta paladyna też jest naprawdę okej. Okay. Więc polecam i pozdrawiam, Romiński Edward, więc lecimy w takim razie, jeszcze dwie stare skrzynie zrobimy. I będę mógł iść spać. Nie, jeszcze muszę zrenderować odcinek i go zacząć wysłać, więc nie będzie tak łatwo i kolorowo. O, Boże. Jak jestem zmęczony, to nie jest dobry plan, żeby nagrywać. Zwłaszcza jeszcze, gdy mnie boli głowa, bo coś czuję, że będzie zmiana pogody niedługo. Ale co zrobić? Z tego, co mi się wydaje, to powinienem iść bardziej w tamtą stronę. Ale z tego, co mi się wydaje, to już tutaj byłem. I tu będzie taki krąg i przy tym kręgu będzie... Było magiczne tamburyno. A poza magicznym tamburynem... O, ścierwojad, cześć. O Boże. Na ścierwojada kastuję w ogóle tą... Na ścierwojada kastuję falę płomieni, bo pozamieniałem skille. Miejscami, a czekajcie, może przy tych ruinach. O, gobliny! Mój Boże, cześć gobliny. Wściekły goblin. Okej, wściekły gobliny, tego jeszcze chyba nie grali. Okej, czy jeszcze jakiś wściekły goblin postanowił się wściec na mnie za to, że wpadłem. O matko bosko, ile was tu jest? Bezi, dasz radę, dasz. Nie dasz rady? Seriously? Dobra. O, tutaj też nie dasz, Bezi. A może dasz? Nie dasz rady. Zaraz cię te gobliny wyklikają, stary. Będzie przypał na dzielni. Jezus, magna 60 w którymś poziomie i gobliny wyklikały. Okej, dawaj gobliny. Bezi. Ale fajnie, że pode mną biegają. To też jest całkiem ciekawe. Ciekłe gobliny, co wy tu robicie? O, zlikwiduj gobliny w prastarych ruinach. Łowieckie plus 1 i do faring plus 4. Okej, okay, mam 100 faring w ogóle. To jest fenomen. I z łowieckie mi skoczyły na równy poziom. Ciekawe, ciekawe. Trzeba przyznać. Okej, okay, no i według tego, co pokazuje mi moja cudowna mapa, która rzeczywiście nie kłamie, tylko ja jestem lapsem, który nie umie patrzeć i szukać skrzyń. Skrzyneczka powinna być gdzieś tutaj w okolicy. Tam jest, są ruiny i gdzieś może przy tych ruinach. To jeśli była tutaj przy ruinach, to już ją znalazłem na pewno. Tak, stara skrzynia, która została przeze mnie odkryta, więc ta stara skrzynia niestety okazała się fejkiem, ale coś mnie chce bić. Cześć, dziku. O Boże, Bezi, czemuś to zrobił. Kurde, muszę zmienić chyba miejscami czary, bo sobie odpala mnie to, co trzeba. A nie chciałbym zginąć od dzików.
Okej, więc szybko zrobimy tak. Ekwipunek. Dwójkę zamieniam tutaj, a to bym zamienił sobie tutaj, tak? Do tego napijmy się, bo już jesteśmy poza walką, więc mogę. Więc na pewno cyk i cyk. W ogóle mam wino dalej. I ciastko też gdzieś jest. F5. I lecimy po ostatnią skrzynkę dzisiaj, bo no niestety, jak sami słyszycie i widzicie, to jest zło. I pewnie wszyscy już zasnęli dawno, dawno temu w trakcie odcinka, bo zamulam i przynudzam. No ale no cóż, takie życie youtubera. Chciałem nagrać wcześniej, ale niestety się okazało, że zrobiłem streama z LoL'a i to mi zjadło sporo z mojej energii. W ogóle właśnie, jeśli nie wiecie, to pod odcinkiem jest link do mojego Twitcha, więc tam śmiało możecie zostawić subki i inne cuda, followki ogólnie. I wtedy możecie sobie oglądać streamki, bo zazwyczaj wieczorami często się pojawiają. A niestety info nie daje zbyt często na YouTube'a, tylko gdy jakiś większy stream się szykuje. Więc śmiało followujcie, wtedy będziecie dostawali maila, że zacząłem streamować, ewentualnie możecie sobie lurkować. O Boże, zabiją mnie. No nie mogę. Jak to się stanie? Niemożliwe. Nic mnie nie zabije. O Boże, ale dostałem hita. Oj, na ostro. Dobra, zwiadowca. Będzie zdążysz skastować? Powinien zdążyć. Okej, mamy tam pełno orków. O Boże, jak ja cudownie. Kocham taką rzeź. Mam nadzieję, że chłopaki... Kurde, ale giną tak, powiem wam, no, że tak różnie. Na przykład ten ziomek tutaj mi zaraz spuści dobry, soczysty wpierdololol. No chyba jednak nie, dobra, jest nieźle. Potężny tam jakiś biegnie, tu jakiś zatwardziały, a przecież tam zardzewiały wojownik i takie, co się dzieje. No, no właśnie, i jeszcze planuję, tak zastanawiam się właśnie, czy by nie zrobić na streamie Gothic Hardcore Challenge. Jest to taki challenge, który panuje ostatnio na Facebooku, na grupie właśnie gotikowej tam i tak dalej, że przechodzimy dowolną część gotika, każdy może sobie wybrać swoją ulubioną, bez umierania. Coś w tym stylu, że jak prawdziwe życie. Jeśli Bezi zginie, to ginie definitywnie, nie można zacząć od miejsca zapisu, tylko trzeba zacząć od początku naszą przygodę. Więc naprawdę bardzo ciekawy challenge. Oczywiście jeśli na przykład jest coś takiego, że gra nam się ewidentnie po prostu buguje, jeśli no po prostu zginęliśmy na przykład przez jakiś bardzo chamski, typowy błąd gry, który nie był zależny od naszej decyzji, no to wtedy można ewentualnie się wczytać, bo wiadomo, na przykład w rzeczywistości nie stałoby się to, co się stało właśnie przez to, że zginęliśmy. Więc wtedy można usprawiedliwić swoją śmierć tym, że po prostu to błąd gry. Okay, to jest w ogóle dowódca potężny, oczywiście z lapsem głupim, który zginie od razu. Szkoda, że sobie nie przyzwałem armii. W sumie czemu nie przyzwę sobie ją teraz. Eldo, bijcie się. Bijcie tych typiarzy. Okej, okay, oczywiście moja armia przytankuje, ja w tym czasie będę mógł uzupełnić manę i sobie tutaj strzelić. Kurde, ta armia, muszę przyznać, że też całkiem dobrze grę robi. Znaczy, całkiem dają radę. Jestem ciekaw, czy jeśli... Mam nadzieję, że moja armia nie dostaje z moich czarów. Chyba nie powinni dostać. Kurde, ale dlaczego tamten na przykład zwiadowca klanu nie dostał damage w ogóle? Okej, okay, też dostali. Pięknie, kurde, ale damage jest konkretny z tego piorunka. Tylko czasami coś mi się wydaje, że ten piorunek nie wchodzi tak, jak powinien. Okay, oczywiście widzicie, teraz orkowie zajęli się moimi sługami, dzięki czemu ja mogę sobie spokojnie poklikać w tych orków. Oczywiście tutaj mana mi się skończy, więc widzicie, nawet w trakcie walki przywódca klanu, proszę bardzo, w ogóle totalnie zajęty walką. Okej, to chyba mój kostek dostał, trochę słabo. I widzicie, mogę sobie spokojnie pokonać wszystkich. Zarąbista sprawa, nie? Ta armia ciemności namaga, to jest coś pięknego. Zobaczcie, co się dzieje. Oni nawet nie dostali jakiegoś super damage'u, tylko no po prostu rozpierdziel totalny. To jest osełka jakaś. Okej, tutaj mamy przywódcę, który nie miał w sumie nic ciekawego. Fiolka, mikstura, żelazdyga, fajka i kostur z ostrzem. Ale to był chyba przywódca gdzieś, nie? Przypadkiem, nie znalazłem tutaj żadnego przywódcy. Nie no, kurde, konkret. No i właśnie, tak jak myślałem, czy by na streamie nie zrobić właśnie tego Hardcore Gothic Challenge. I wtedy, tu jest teraz skrzynia, świetnie, więc mamy kolejną stronę skrzyni, ostatnią na dzisiaj, ale na szczęście kolejna, więc super. No i tutaj mamy kostur maga, kostur wody. Okej, okay, całkiem nieźle, fajnie, bo już same kostury się pojawiają, czyli to, co najbardziej na to liczyłem. I w sumie tyle, mogę iść spać. No i właśnie, czy by nie zrobić tego na streamach, tego Hardcore Gothic Challenge, czyli bez śmierci przejść gotika na przykład jedyneczkę, bo ja jedynkę bardzo lubię, zwłaszcza, że no naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. O, tu jest jeszcze coś. Ciężka skrzynia, mój Boże, bym przegapił. Czyli kolejny hajs, że złamany. Tak powiem. No i złamany oczywiście. A i tam będzie nie maruć. Dobra.
I w ciężkiej skrzyni topór barbarzyńcy. To naprawdę sporo już otworzyłem tych skrzyń, skoro mi topory barbarzyńcy wyskakują. To już będzie któryś z kolei, naprawdę już sporo tych skrzyń otworzyłem, na to wychodzi. To jest metalowy kufer, też można go otworzyć. Dzisiaj otwieram kufrę. Oj, myślałem, że coś orkowie ode mnie chcą. No, ale dzisiaj naprawdę sporo nie ma skrzynek, jak widzicie. Unboxing na całego. Okej, okay, w sumie można sobie pójść pokonać jeszcze tam potężnych dowódców innych typów. Więc czemu by nie... O mój Boże, ale armia się rzuciła. Oj. Ale ja widzicie też nieźle znaczy ich tam pokrzyżowałem trochę szyki. Wolałbym jednak bić tego, jeśli Bezi byś pozwolił. O mój Boże. Oj, tu się zaraz coś podzieje złego. Jednak się wycofałbym troszeczkę i skastował jakąś falę lodu. Prosto w zboże. Okej, powinno się udać. Pięknie. O, nie zamroziło tego jednego gościa. Wojownik klanu zdołał jakoś przetrwać. Okej, moje kostki, jak widzicie, i w ogóle reszta cała ekipy robi grę. Więc nieźle. Easy, teraz tego bym gościa sobie zabił. Porąbię cię na kawałki, no chyba nie. Ała, ale dostałem. Okej, no jak widzicie, moja armia, za chwilę sobie przyzwę nową, bo pewnie już tam tamta ledwo zipie. A jak widzicie, mam czas, żeby to zrobić, więc sobie spokojnie przyzwiemy nową armię. Tamten w ogóle się ubija, cwaniak. Dobra, no i armia oczywiście nowa. Dzięki czemu mogę sobie tu spokojnie... Dawajcie, ej, ale bijcie. Bijcie tych typiarzy. Bijcie tych typiarzy. Proszę, tutaj, macie fokus na tego gościa. Dzięki. No już spokój. Teraz ja mogę sobie spokojnie walczyć i oni cały czas trzymają agro. No pięknie. Cudownie normalnie. Jeszcze ja dostaję expa za to, że oni zabijają. To już w ogóle tyle wygrać. W ogóle fajnie można się obłowić dzięki temu. To tutaj zwiadowca już zginie sobie chyba. Tak, pięknie. Ja tutaj... O, oni już polecieli dalej bić. Nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię zadania przez to, że zabijam tutaj tych orków. O wow, coś mi trafiło. Naprawdę, farbło się. Dobra, weteranka takiego. Pierdykniemy, tam w koło też dostaną. Górski ork, proszę bardzo. Fajny jest ten piorun z nieba. Bardzo mocny, bardzo silny. Tylko szkoda, że nie wiem, czy nie zabija przypadkiem moich ziomków. Zobaczmy, czy bardzo dostali. Nie! Czyli nie dostaje mi się tak bardzo. No jak widzicie, tutaj pełno typiarzy zabitych. A zwyczajne kuferki to mnie już w ogóle nie rajcują. Tutaj mamy przywódcę, tutaj mamy solidny metalowy. O, w solidnym za to można znaleźć naprawdę fajne rzeczy, więc otwieramy. Fajne skarby się kryją czasami. Ja już cierwojadam, moneta, mikstura, strzały i mikstura. W ogóle pełno przemiany było. No i tutaj już... Zginiotę cię mi jak robaka. No chyba nie. Coś ci się chyba pomyliło, głupiorku. Chyba to ja ciebie zginiotem, no ale sorry. Okej, czyli tutaj już w sumie nic ciekawego poza jeszcze tam jakimiś orkami w dolinie. Dobra, zabiję sobie jeszcze tych orków i w sumie skończę odcinek. O Jezu, jest was tam więcej, więc jednak chyba się napiję many przed tym wszystkim. Pierdykniemy sobie. Okej. Więc potężnych, elitarnych wojowników tutaj sobie wyklikamy. Pięknie, jak widzicie. Morderca! No wy jesteście źli, więc was zabijam. No sorry, ale takie są prawa natury. O mój Boże, ale jest ich pełno. I kolejny poziom bity. Jak pięknie, jak cudownie. Oczywiście, jak widzicie, tutaj się armia szkieletów z armią tych zderzyła. O mój Boże, ten mnie dziabnie. Albo i nie. Świetnie. O kurde, przerzucił agro w ogóle na moich ziomków. To jest też ciekawe. Fajne, bo szkielety się rzucają do walki, a te zgniłki, jak one się nazywają, zombiaki, się rzucają na orków. Tych, którzy podejdą do mnie na przykład. Dzięki czemu jestem chroniony, tak jakby podwójnie. I to jest bardzo fajne. Boże, nie wiedziałem, że armia ciemności może być aż tak fajna. Naprawdę, nie sądziłem. Okej, czy już wszyscy w okolicy orkowie popadali? Chyba tak. Jak widzicie, można z nich zebrać naprawdę miliony grube, ale nie ma sensu w sumie zbierać. Za ciężkie. A jeszcze kuferek otworzę na koniec, co by nie było. Dobra, więc w następnym odcinku prawdopodobnie początek to będzie zbieranie skrzyń, ale już przyspieszone, żeby zdobyć ich jak najwięcej. A po prostu... A, tutaj jakieś wilki się leją, dobra, chętnie przyłączę się do tej walki. Więc następny odcinek prawdopodobnie właśnie tak jak mówię, początek to będzie zbieranie reszty skrzynek. O Boże, ten mnie zatruje. Nie, na szczęście się udało. A było blisko. Więc tak jak mówię, zbieranie skrzynek, a później będziemy kontynuować jakąś zabawę. Okej, w sumie to już wszystko. Więc mój robię skajdur, mam nadzieję, że... Mimo wszystko odcinek wam się spodobał, wow, to było dziwno, moje krzesło wydało jakieś dziwne głosy. Więc mój Robi Skyper, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, mimo że taki zamulający śpiący, to akurat puścicie sobie na przykład do snu i idealna kołysanka. Więc mój Robi Skyper, mam nadzieję, że się ten szukanie skrzyneczek starych odcinek spodoba, chociaż no nie był, tak jak mówię, jakiś cudowny, bo dużo z tych skrzyń, które znalazłem, już były przeze mnie otwarte, ale tak czy siak na pewno jeszcze...
znajdziemy skrzynki. Tak jak mówię, w kolejnym odcinku jeszcze na przyspieszonym tempie poszukam reszty skrzynek, czyli tam w Nordmarze i w Warancie sobie poszukam i będziemy mogli, nie wiem, kończyć grę chyba, z tego co mi się wydaje. Więc mój Rubik's Cube, cześć, trzymajcie się, pamiętajcie, że łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem i słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa!